witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartek 6 października. Chcę Was pozdrowić słowami dzisiejszych haseł. Pierwsze z nich księgi proroka Ozeasza z 14 rozdziału. Drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. I drugie hasło, nad którym chciałbym się na chwilę zastanowić, zatrzymać, zapisane jest w pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan w 5 rozdziale. Napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Często zadajemy pytanie, co jest najważniejsze w naszym chrześcijańskim życiu. Zadajemy sobie pytanie, czym powinniśmy się kierować w naszym chrześcijańskim życiu. Na to pytanie odpowiedzią są słowa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w których mowa jest o najważniejszym przykazaniu, przykazaniu miłości. Miłości Boga i miłości bliźniego. To z Niego, z tego przykazania wypływają napomnienia apostoła Pawła, które skierował do Tesaloniczan. Napomnienia, które i do nas są dzisiaj skierowane. Bo to, co dotyczyło życia chrześcijańskiego, to, co dotyczyło życia i postępowania w czasach apostolskich, dotyczy również i nas, dotyczy także i dzisiaj. A napomnień jest kilka. Jedne dotyczą naszego życia wewnętrznego, inne zaś naszego stosunku do bliźniego. Jedne i drugie są bardzo ważne w naszym życiu. Jedne i drugie są znamionami chrześcijańskiego życia. Ze Słowa Bożego, ze społeczności z Chrystusem w Duchu Świętym rodzą się owoce miłości do bliźniego, o których apostoł Paweł pisze w napomnieniach dotyczących naszego życia zewnętrznego, a jedno z nich brzmi: napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. Jako wierzący w Jezusa Chrystusa powinniśmy napominać tych, którzy żyją nieporządnie, którzy lekceważą Boże przykazania i zasady sprawiedliwego życia. Takich ludzi wokół nas jest bardzo dużo. Pokuszę się na stwierdzenie, że takich ludzi jest wokół nas coraz więcej. Ale przy tym wszystkim uważać musimy, abyśmy nie zostali do nich zaliczeni, aby nikt nam nie przypomniał słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, które brzmią: dlaczego widzisz źdźbło w oku brata, a belki w swoim oku nie dostrzegasz? Chodzi więc o pozytywne działanie, o budowanie zaufania, o budowanie społeczności między tymi, którzy są uczniami i naśladowcami Chrystusa. Bo Chrystus powinien być dla nas, dla wszystkich ludzi przykładem. Chrystus powinien być dla nas i dla wszystkich wzorem do naśladowania. Szczególnie mocno brzmią słowa apostolskiego napomnienia: baczcie, aby nikt nikomu złem za zło nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zadajmy sobie pytanie, czy warto złem za zło nie odpłacać? Czy warto napominać się nawzajem? Czy warto budować jeden drugiego? Czy warto wszystkim czynić dobrze? Czy warto pocieszać słabych w wierze i okazywać cierpliwość naszym bliźnim? Czyniąc dobrze, pocieszając bliźnich, pocieszając bojaźliwych, modląc się nieustannie, napominając się nawzajem, nie zasługujemy sobie na zbawienie, bo zbawienie otrzymujemy z łaski.
Ale czyniąc to wszystko, dajemy świadectwo, że darowana nam łaska nie jest daremna. Ale czyniąc to wszystko w Duchu Świętym i w Chrystusie Jezusie, naszym Panu i Zbawicielu, kroczymy drogą uświęcenia, która prowadzi do życia wiecznego. Pamiętajmy zatem, że drogi Pana są proste, a sprawiedliwi chodzą po nim, lecz bezbożni na nich upadają. Niech nam Bóg Wszechmogący wszystkim błogosławi. Amen.